dziś przedstawię przykłady zastosowania impresjonizmu, ekspresjonizmu i symbolizmu w literaturze. Symbolizm to głównie wesele Stanisława Wyspiańskiego. Dotyczy on tak zwanych osób dramatu, które pojawiają się w drugim akcie. Są to jakieś duchy, zjawy przychodzące z nie wiadomo jakich krain. Stanowią odzwierciedlenie tego, co dzieje się w duszy konkretnego bohatera. Bohatera, któremu się ukazują. Te zjawy można interpretować na różne sposoby, w związku z tym są symbolami. A teraz impresjonizm. Najlepszym przykładem jest melodia Mgieł Nocnych Kazimierza Przerwy Tettmayera. Wyłania się obraz pełen szarości, błękitów, migotliwości. Ukazuje on jakąś bardzo subiektywną chwilę. To wszystko trzeba sobie jedynie wyobrazić i przypomina wtedy obraz malowany w tej technice. To również dotyczy Chłopów Władysława Stanisława Reymonta. Tam też jest sporo opisów impresjonistycznych. To są zwykle opisy ziemi bądź opisy nieba. Ten impresjonizm połączony z symbolizmem pojawia się w dziele Jana Kasprowicza Krzak dzikiej róży. Tam jest limba stara, spróchniała i piękna czerwona róża, choć malutka, bo to jest malutki krzaczek. Dwa symbole. Ale obraz poza tym przypomina dzieło impresjonistyczne i stanowi niejako tło dla tych symboli. A teraz ekspresjonizm. Ekspresjonizm dotyczy głównie hymnów Jana Kasprowicza. Jest Ire, czy też Święty Boże, Święty Mocny. Są to silne emocje wywołane karykaturą oraz zestawieniem wartości sprzecznych, na przykład religii i erotyzmu. Wczytajcie się w te hymny i na pewno ten ekspresjonizm odnajdziecie, jakkolwiek tam też jest symbolizm, bo pojawiają się przecież symbole, jak na przykład głowa umęczonego Chrystusa. To tylko kilka przykładów. Jeżeli będziecie zainteresowani takimi lekcjami teoretyczno-literackimi, to proszę dać znać w komentarzach. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy i łapka w górę, komu podobała się lekcja. Do zobaczenia!